No i widzicie, tak samo jak to miało w przypadku Hondy, tutaj tak samo, motocykl dosyć pojemnościowo duży, wygodny, nogi spokojnie, 3,85 m leżą mi na ziemi, pięty swobodnie mogę oprzeć, motocykl zdaje się leciutki i nie przeważa mnie na boki, szyba przednia jest wysoka, więc powinna dobrze chronić przed wiatrem, dodatkowo mamy handbary, które zasłaniają moje ręce, to jest plus, też całość jest troszeczkę inaczej, sterowana właśnie z takiego kółeczka, które steruje wszystkimi funkcjami komputera pokładowego, ale wszystko też jest z zasięgu kciuka, nie musimy nigdzie żadnych przycisków szukać, nigdzie gdzieś tam sięgać, wszystko jest pod ręką. Sama pozycja jest wygodna i wyprostowana, kierownica troszeczkę wyniesiona do góry, więc naprawdę motocykl nawet na dłuższe trasy wygodny i bardzo, bardzo komfortowy. Ja idę dalej, oglądam kolejne motocykle i lecimy dalej z filmem. Motocykli z zwrócić uwagę, że zawieszenie przednie mamy z Brembo, oryginalne brembowskie, zawieszenie, hamulce z Brembo, oryginalne brembowskie. Warto zwrócić uwagę na te przetłoczenia, które tutaj idą, są te obudowy plastikowe, tu jest akurat metal, tu jest plastik dołożony, nie jest to żadna taka osłona, jeżeli chodzi o osłonę silnika, jednak fajnie wygląda, jeżeli chodzi o stylistykę. Są to takie poprowadzone różnego rodzaju przetłoczenia, które dodają dynamiki sportu. Tu u dołu też jest taka plastikowa osłona, która ładnie osłania ten silnik od dołu, dodając ładnego, naprawdę ciekawego wyglądu. Kierunkowskazy takie podłużne, ciekawe, no i bardzo fajnie wyglądają właśnie te lampy przednie, o których już Wam prędzej wspominałem. Tutaj mamy Suzuki GSX-S modelu GT, troszeczkę bardziej sportowy, też warto zwrócić uwagę z przodu na te lampy, one też są trochę inne, mamy tutaj nie jedną po drugą, a soczewki właśnie są na bokach, tutaj jak dobrze myślę, będą LEDy do jazdy dziennej, no i kierunkowskazy u boku, też tak jak w poprzednim egzemplarzu, który Wam pokazywałem, mamy takie liczne przetłoczenia, które ciekawie tutaj wyglądają, hamulce oczywiście Brembo, zawieszenie upside down, dwie tarcze hamulcowe z przodu. Tutaj warto zwrócić uwagę właśnie na te przetłoczenia, które aerodynamiczne, które są, nie wiem czy one są tylko stylistycznie zrobione, czy mają jakieś funkcje właśnie aerodynamiki. Wygląda to ciekawie, malutki wydech z tyłu. Wiem, że jest problem teraz jakby zamówić litra. No i tu właśnie widać tą kwestię sterowania, wszystko sterujemy na takim joysticku właśnie na ośrodku. Bo nie dało się zamówić innego. No i z tyłu mały zadupek. Klasyka, jeżeli chodzi właśnie o historię, mamy Hayabusę Suzuki, ona się stylistycznie nie różni dużo od pierwszych Hayabus, które znamy właśnie z historii. Stylistyka troszeczkę nawet bardzo przypominająca właśnie poprzedni egzemplarz. Jeżeli postawiliśmy je obok siebie, to myślę, że co niektórzy by mogli je pomylić. Standardowe zegary, co dzisiaj jest z rzadkością, analogowe. To jest ciekawe i to mi się zawsze podobało. Znaczek Hayabusy tutaj na zadupku z tyłu. No i tak jak to w pierwszym egzemplarzu, bardzo mocno zaokrąglony tył. To Hayabusa to już jest historia. Dwa wydechy poprowadzone z dwóch stron. No i zwróćcie uwagę na ten przód, jaki on jest opływowy. Jak to fajnie idzie. Lampa też ciekawie, zobaczcie jak tutaj są wmontowane do boku. GSX 8R. No i pojemność 776 cm, 85 koni mocy. Cena około 44 tysięcy. No i dalej V-Strom, na taki miałem przyjemność pojeździć. V-Stromie bardzo fajny motocykl, 650, czyli dokładnie taki, na którym jeździłem. I naprawdę fajnie wspominam tą przejażdżkę. Motocykl też bardzo wygodny. No i też, jak widzicie, jeszcze nie ma takich cyfrowych świetlaczy, tylko jest standardowo cyfrowy prędkościomierz, ale obrotomierz jeszcze jest analogowy, co mi się bardzo podoba. Lubię takie analogowe rozwiązania. Też kierownica mostowy wsunie to do góry. Motocykl bardzo, bardzo wygodny na dłuższe trasy. No i silnik tutaj mamy w układzie V. Jak widać, pojemność 650, tu jak dobrze pamiętam było chyba około 70 parę koni, to bym musiał dokładnie zobaczyć parametry, ale wiem, że ten moment właśnie tej V-ki sprawiał, że z dołu naprawdę fajnie się zbierało, trzeba było go wkręcać na wyższe obroty. 650, tak jak Wam prędzej mówiłem, nogi leżą na ziemi,
Pozycja jest naprawdę wygodna, wyprostowana, szyba przednia jest bardzo wysoka, powoduje, że powietrze przy wyższych prędkościach nie wpada na kask. Lusterka są takie klasyczne, wręcz aż duże, ale naprawdę fajnie widać w nich do tyłu. Zegar, obrotomierz analogowy, tutaj też jest gniazdo, gdzie możemy podłączyć sobie ładowarkę 12V, 36W. Też jest pod ręką panel do sterowania, tutaj za dużo funkcji nie mamy, pokazuje jakieś średnie spalanie, przełączamy funkcję kontroli trakcji, ale sama pozycja wygodna, naprawdę wygodna. Motocykl też podczas jazdy, jak nim jeździłem, to mam wrażenie dużo lżejszego niż faktycznie jest, no i bardzo, bardzo wygodnego, bardzo przyjemnego, jeżeli chodzi o, tak mówię, dłuższe trasy, a silnik w układzie V powoduje, że nie musimy go wkręcać na obroty, tylko z dołu naprawdę fajnie się zbiera i jedzie. Jeżeli ktoś szuka właśnie przystępnego cenowo i wygodnego motocykla na pokonywanie długich tras, no to Fausztron na pewno jest jednym z nich. Czyli za rozsądne pieniądze dostaniemy motocykl wygodny i bardzo, bardzo ciekawy. Rodzina Fausztron 800, tu jest 900. I tam chyba jeszcze większy na końcu. Widzicie, 800 już troszeczkę inaczej wygląda. Mamy z przodu lampę na dwóch soczewkach. Tu jest oznaczenie właśnie 800 na plastiku u dołu. Zawieszenie oczywiście upside down. Tu już mamy cyfrowy wyświetlacz, już nie ma tak jak 650 zwykłego analogowego. Większy model 1050. Jak widzicie, różni się od 650 między innymi lampą z przodu, taką kwadratową, troszkę nawiązującą do starszych modeli. GSX S1000 Naked o cenie 59 tysięcy złotych. Tu jest 8S. A tu już wchodzimy do stanowiska Indiana. Kolejny motocykl to jest Indian. Pojemność silnika 1.8, więc pojemność silnika większa niż w niektórych samochodach. Moc 122 koni mechanicznych w układzie V, jak widzicie. Dużo chromów. Szeroka łapka na nogę. Zwróćcie uwagę tutaj właśnie na tego Indiana, który jest na przodzie, na przednim błotniku. Przypomina mi stare loga Jaguarów, które w starych Jaguarach właśnie były montowane. Lampa też dosyć ciekawa, szeroka obudowa. Tutaj też mamy LEDy poprowadzone na boki. Sama lampa centralna też z soczewką. Niby nawiązuje kształtem do starych lamp, ale jest jednak w środku dużo LEDów. Tutaj u dołu zamontowane halogeny, budowane właśnie w te osłony boczne. Szyba jak w samochodzie. Ogromna, taka szeroka. Wygodne oparcie. Na pasażera siedzącego z tyłu, ale też znajdują się kufry u dołu budowane i z tyłu miejsce jeszcze na zamontowanie dodatkowego bagażu. Z tyłu kuferek centralny właśnie otwierany. A warto zwrócić uwagę tutaj właśnie na panel. Mamy głośniki, które są właśnie tutaj u boków. To mamy głośniki, radio, zegary są standardowe, analogowe z małymi wyświetlaczami na dołach. A tutaj znajduje się jakiś panel nawigacji komputera pokładowego, więc jest dobre, spożyteczne, połączone. Wlew paliwa też tutaj takim chromowanym obwódkami. Zwróćcie uwagę, że to wszystko jest świecące i błyszczące. Indian Springfield Dark Horse. 1.9 pojemność, 92 konie. Ale popatrzcie, jaki masywny, jaki piękny. W czarnym macie zrobione, znaczek Indiana. Z tyłu kufry wbudowane. Klasycznie jak to jest w zwanych cruiserach, jest zegar w środku. Tu jest też gniazdo jakieś chyba ładowania.
widzicie Indian Dark Horse, 1.9 pojemność. Można się na nim poczuć jak faktycznie w amerykańskich filmach. Nogi, łapki bardzo szerokie, wygodne, kierownica wysoko wyciągnięta do góry. Mamy 1,85 wzrostu i naprawdę wygodnie mi się na nim siedzi. Mam wrażenie takiego masywu z przodu ta lampa, wrażenie jakbym naprawdę siedział na prawdziwym takim wielkim koniu, jak to mówią. Zegar bardzo fajnie skierowany, jest poręcznie, naprawdę fajnie się na nim czuję i jeżdżę na dzień dzisiejszy na plastiku, na tak zwanym ścigaczu, ale powiem Wam szczerze, że pierwszy raz siadając na ten motocykl Indiana, to powiedziałbym, że nie wiem, czy nie zmienię zdania, bo chyba się starzeje, kryzys wieku średniego wchodzi i człowiek chce coś masywnego sobie kupić i tu faktycznie 1.9 pojemność, wielkość, masyw tego robi wrażenie. Jest coś pięknego, jeżeli chodzi właśnie o styl siedzenia i jazdy. Kolejne modele Indiana Sport Chief, też 1.9 pojemność. I to jest Bober. Tego Bobera przerabiać nie trzeba. Zwróćcie uwagę na tylne malutkie siedzisko. Lusterka w kierownicy wbudowane. Tu mamy motocykl Rieju. Co prawda nie znam tej marki. Tu mamy Adventure 500. Cena 35 tysięcy, więc ona naprawdę przystępna jak na wielkość i pojemność motocykla. Jak na taką, jak dla mnie, może się mylę, ale nieznaną markę u nas w Polsce. Bagaż, jak widać, tutaj z tyłu wbudowany. Motocykl prezentuje się naprawdę ciekawie i solidnie. Mamy tutaj duży wyświetlacz, szyba jest wysoko poprowadzona. Całe manetki na manetkach są handbary, one są metalowe, zimne, nie plastikowe, więc naprawdę fajnie to jest zmontowane. No i za 35 tysięcy dostajemy naprawdę ciekawy, wysoki, nowy motocykl. 500, motocykl jest naprawdę wygodny, on bardzo mi przypomina swoim kształtem, Faustroma 650, jeżeli chodzi właśnie o kształt motocykla, o jego wielkość, jego gabaryty. 1,85 wzrostu, nogi leżą mi swobodnie na ziemi, ręce tak dosunięte handbarem, ręce wysoko dźwignięte, pozycja naprawdę wygodna i na dłuższe trasy można jechać. Szybę mam dosłownie na wysokości mojej głowy, więc raczej pęd powietrza nie powinien uderzać. Tu też jest gniazdo ładowania z przodu, są dwa USB, więc jakiś telefon, nawigację, coś można sobie swobodnie podłączyć. Jest oczywiście też komputer pełny, wielki wyświetlacz na środku, więc jak na cenę 35 tysięcy naprawdę wygląda to solidnie. No i sama solidność zmontowania tego, przynajmniej tak tutaj na targach oglądając, wygląda, że jest to wszystko fajnie i solidnie zmontowane. Chodzi o minus, jeżeli chodzi o mnie, to jest ewentualnie jego moc, bo ma 43 konie. No ja na dzień dzisiejszy, tak Wam będzie wspominałem, mierzę na plastiku, który ma ponad 100. W związku z czym troszeczkę mocy może brakować, a do takiej turystycznej jakiejś tam jazdy, czy na dojazd do pracy, naprawdę fajne rozwiązanie. My kierujemy się dalej, szukamy co jest dalej. Tu są jakieś motocykle Hondy jeszcze dalej. Tutaj takie chyba modele bardziej dla dzieci, jak widzicie. Małe krosy. A tam już dalej CBR-ki i motocykle pełnoprawne. Znowu Hondę CBR 532 tysiące, tu mamy 125 Hondy. I Hornet. 470 pojemność centymetrów sześciennych, 47 koni mocy. Dochodzimy do stanowiska Ducati, tu jeszcze Scrambler Ducati. No i tu na Ducati raczej nie będzie możliwości nie przysiąść się do niego, bo wszystkie są na takich stelażach. No ceny już całkowicie inne. Przed chwilą Wam pokazałem motocykle warte około 30-40-50 tysięcy. Tu mamy Ducati Desert X Rally i warte około 102-103 tysiące złotych. Jak widzicie, LED-owe lampy, LED-owe tutaj obwódki takie idą. Jak to na Ducati, to musi się cenić. Amortyzator skrętu zamontowany. Wyświetlacz
pionowo, w przeciwieństwie do innych motocykli. Ducati RS, Multistrada V4. Tutaj cena tego motocykla to już jest 174 tysiące, ale naprawdę coś pięknego. Pojemność 1100, 180 koni mocy. No i naprawdę motocykl robi wrażenie. Ale cena również już potrafi zszokować. Oczywiście wszystko zależy od tego, czego szukamy w motocyklu, ale zwróćcie uwagę na osłonę tutaj łańcucha, jak ona jest solidnie i mocno zbudowana. Jak to wszystko tu jest zbudowane, nie tak jak w poprzednich motocyklach, więc płacimy za jakość. Sama zębatka i sama grubość łańcucha chyba też jest dużo mocniejsza, grubsza niż w innych motocyklach. Jednak te 180 koni musi jakoś przekazywać do tylne koła przy tak dużym motocyklu. Handbary oczywiście są, wyglądają na prawdziwe karbonowe, więc raczej nie powinny się uszkodzić. Tu jest stały panel do sterowania właśnie komputerem. Na środku duży napis Multistrada, jakby ktoś nie wiedział, czym jedzie. I znowu karbonowy przód zamiast szybki. Mamy taką karbonową osłonę przed wiatrem. Tutaj też osłony karbonowe właśnie błotnika i u dołu wloty powietrza też taką siatką. Również z karbonu, to jakieś radary już budowane, wybuszne rzeczy gdzieś zderzeniowe, gdzieś tam motocykl wyhamuje, gdybyśmy się dynamicznie zbliżali. Z boku też warto zwrócić uwagę na te wloty powietrza, które tutaj właśnie w tym miejscu idą. Zobaczcie, jakie tu są poprowadzone metalowe elementy ma na prowadzące właśnie powietrze u góry, zwiększające aerodynamikę motocykla. Mówię, tego słonięty jak Krapowicza już tutaj. Więc wygląda to naprawdę ciekawie. V4S Ducati, też jednoosobowy Street Fighter. No i Ducati Street Fighter V4S, pojemność 1100 centymetrów sześciennych, moc 208 koni mechanicznych. Rama jest aluminiowa. Warto też zwrócić uwagę tutaj na te elementy, które mają poprawić aerodynamikę. Tak samo jak Wam w Multistradzie pokazywałem, tutaj dosłownie są skrzydła, jakby to miało zaraz odlecieć. Więc naprawdę ciekawie wygląda ta zadziorna lampa przednia skierowana u dołu, żeby poprawić aerodynamikę. Brakuje tylko jakiejś szybki, więc cały pęd powietrza będzie leciał na nas. Ale Street Fighter, jak to Street Fighter w nazwie, no nie może mieć szybki, mam amortyzator skrętu, tutaj cały panel właśnie sterowany, cena też ponad 100 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o ten egzemplarz. Też na zadupek mamy tutaj jakby skrzydło samolota, w środku jest taki mały znaczek Ducati, oparcie i wloty powietrza jak w spoilerze samochodowym. No i pozycja do poprzednich motocykli całkowicie inna, dosłownie zjeżdżamy do przodu, kierownica jest mocno obniżona. Jesteśmy pochyleni do przodu bardzo sportowo, 208 koni nie może być inaczej. Aby ten pęd powietrza zminimalizować, musimy jednak kłaść się mocno do przodu. Lusterka schodzą mocno na bok takimi łezkami. Bag jest szeroki, tutaj bardzo fajnie opatula nam nogi. No i te skrzydła, które tutaj zaraz kierownicy widać. Pozycja niekomfortowa, jeżeli chodzi o jakąś tam dłuższą jazdę, ale jeżeli chodzi właśnie o taką jazdę miejską, jak ja to zawsze mówię, wjechać do miasta i narobić trochę larwa, to naprawdę motocykl idealny. Przypuszczam, że na tor gdzieś będzie się nim naprawdę przyjemnie jeździło. Ale już czuję teraz chwilkę tylko siedząc, że bardzo mocno ciągamy nadgarstki, motocykl mocno sportowy, mało komfortowy, jeżeli chodzi o taką jazdę na co dzień, ale 208 koni robi wrażenie. Już na stanowiska dla dzieci, jak widzicie, mamy tutaj Keio 125D, warty około 5200 zł. Motocykl taki krosowy, przeznaczony dla dzieci w wieku między 9 a 12 lat. Tutaj jest 140 za około 7000 zł. Tutaj znowu 120. Jak widzicie, tam z tyłu są różnego rodzaju układy. Tutaj jest mniejsza 50 za około 4200 zł dla troszeczkę mniejszych dzieci, które kochają motocykle. No i jak widzicie, mamy tutaj różnego rodzaju i różnej wielkości motocykle właśnie dla dzieci, od tych mniejszych po osoby dorosłe. Tu jest 250 i za naprawdę przyzwoite pieniądze, bo od w sumie 3-4 tysięcy wzwyż do 11 tysięcy za takie, jak widzicie, te modele większe, już można sobie takim pojeździć. Tu jest 300 za 13 400 zł. No i wkład
o pojemności 176 cm sześciennych. Jak ktoś lubi troszeczkę sobie na terenie pojeździć, no to na tym już się. Mam jeszcze Royal Enfield i właśnie stanowisko Triumfa, do którego dochodzimy. Jak widzicie, tutaj motocykle już całkowicie inne niż plastiki, które będzie oglądaliśmy. Silniki odsłonięte, jak to miało miejsce w starych motocyklach, zaokrąglone baki. Triumf swoją klasykę dalej ma. Jak widzicie, tutaj mamy Speed 400, cena zaczyna się w sumie od 25 tysięcy. Okrągła lampa, okrągły bak. Taki klasyczny wygląd. Tu jest kolejny 400. Idziemy dalej, poszukamy czegoś troszeczkę większego. Tu jest Benneville Bobber, 71 tysięcy złotych, już cena całkowicie inna, ale mamy też pojemność 1200 i moc 78 koni mechanicznych. Zwróćcie uwagę, że ta moc nie jest za duża w przeciwieństwie do takich motocykli typu Sport, gdzie z 600 kiedyś wyciągali ponad 130 koni i więcej, a tutaj z takiej pojemności mamy moc dużo mniejszą, ale warto zwrócić uwagę właśnie na tylne zawieszenie, tutaj nie ma tylnego siedziska, kierownica i ten zegar taki klasyczny, wygląda to ciekawie, no siedzi się całkowicie inaczej, pozycja jest wyprostowana, zaraz Wam to pokażę. Jak widzicie, pozycja jest całkowicie inna niż na tych motocyklach, możemy sobie, bo jest na stojakach, nogi leźć do góry, nogi ugięte pod kątem 90 stopni, ręce troszeczkę wychylone do przodu, wyciągnięte z tyłu, jak widzicie, nie ma miejsca dla osoby siedzącej z tyłu, tylko jest błotnik, lusterka są zamontowane tutaj z przodu przy manetkach, okrągły, duży prędkościomierz na środku, analogowy, co mi się podoba, nawiązuje to do takich starych motocykli z motoryzacji, wlew paliwa też nie jest na środku, jak w większości motocykli, tylko jest umiejscowiony na boku, jak to miało miejsce kiedyś, no przypomina to stare, naprawdę stare, dobre motocykle, taką analogową wersję właśnie jeszcze dla ludzi, którzy tęsknią za starymi motocyklami. Gabarytowo jednak jest wrażenie troszeczkę malutkiego, jeżeli chodzi o wielkość tutaj tego przodu, czyli na motocyklach, które były większe, troszeczkę wrażenie, jeżeli chodzi o pojemność, ale jest naprawdę ciekawy i wygodny. Właśnie tam poprowadzone. No i ten cylinder ładnie tutaj wyszczotkowany właśnie, a całość pomalowana na czarny mat. Wszystko jest na górze, do wszystkiego mamy u góry dostęp, nic nie jest osłonięte w plastikach. Jedna osłona, która też przypowiązuje stare motocykle, jest to taka guma, którą pamiętam jeszcze ze starych motocykli, między innymi nawet z Simpsonów, które kiedyś jeździłem. Na hamulce oczywiście Brembo, bardzo gruba opona, nie ma cieniutka, tylko taki dosłownie balon robi wrażenie. Więc wygląda ciekawie, okrągła lampa z przodu i duże, jak to też miało klasycznie w starych motocyklach miejsce, kierunkowskazy z boku. Idziemy dalej oglądać kolejne motocykle. Triumph Rocket 3 GT. Pojemność silnika 2,5 litra, 167 koni mechanicznych, cena około 116 tysięcy, ale zwróćcie uwagę, że silnik tu jest większy niż większość samochodów. Naprawdę wygląda to muskularnie i potężnie i za, można powiedzieć, przyzwoite pieniądze, bo jak popatrzymy na przykład na Ducati, to przy tej pojemności silnika jednak tutaj akurat w Triumfie robi to wrażenie. Duży, bardzo szeroki bak, jest wlew właśnie tutaj u boku. No i ten ciekawie wyglądający prędkościomierz na środku w takim nowoczesnym kształcie. Lusterka wychodzące właśnie tutaj z manetek. Wam prędzej mówiłem, Triumfy zawsze mi się kojarzyły z taką właśnie podwójną lampą z przodu. No i tutaj jej też nie mogło zabraknąć. Jest. Są też takie ładne osłony właśnie zawieszenia. To tu jest chyba upside down. No i tutaj wydech. Popatrzcie, jak to wszystko muskularnie wygląda. Warto zwrócić uwagę na koło tylne, które wygląda jak felga samochodowa. Rocket 3 GT. No i tu jest właśnie ta pojemność 2,5 litra. Można poczuć się jak na wielkim motocyklu. Ten przód jest ogromny, malutka szybka z przodu. Pozycja w miarę wyprostowana, ręce troszkę ciągnięte do przodu. Nogi jak to na cruiserach wyciągnięte do przodu. Bach tutaj też ma takie wgłębienia, gdzie idealnie pasują kolana, 1,85 m wzrostu i o dziwo, mimo że motocykl wygląda na niski, może dlatego, że stoi na tych stojakach, to nogi dosięgają mi do dołu w taki dosyć wyprostowany sposób, nogi mam prawie wyprostowane, więc nie jest ale taki mały, jakby się zdawało, cały panel sterowania jest
pod ręką, naprawdę robi to wrażenie. Siedzieć na takim motocykle naprawdę muskularnie i już zaczynam rozumieć, dlaczego niektórzy takie motocykle kupują. Jeżdżąc kiedyś na sportach, jeżdżąc dalej na sporcie, zawsze właśnie się dziwiłem, że wybierają takie kolumbryny, ale jak się na tym siedzi, no to zmienia się o tym zdanie. Czyli Speedmaster, cena od 71 tysięcy, pojemność 1200, moc 78 koni mechanicznych. Tutaj już jak widzicie mamy miejsce dla dwóch osób z tyłu, ale klasyczny napęd łańcuchem. Bardzo podobny do tego, którego przed chwilą tam właśnie oglądaliśmy. Więc my idziemy dalej. Tu mamy Roketa 3R. Jak widzicie, tak samo silnik jak w poprzednim. O pojemności 2,5 litra, więc naprawdę muskularny. Tak samo jak tam w poprzednim egzemplarzu oglądaliśmy, mamy felgę, która wygląda jak samochodowa, jest bardzo gruba i mięsista. Tak jak w tamtym egzemplarzu, na którym przed chwilką siedziałem. Z przodu klasyczne dwie lampy i moc 167 koni mechanicznych. Z tyłu raczej miejsce ozdobne niż do siedzenia, ale warto zwrócić uwagę na tą felgę, jaki ona jest z grubości. No i tutaj coś bardziej turystycznego, albo inaczej Adventure Triumph Tiger. GT Explorer, ceny od 100 tysięcy. No i tu mamy 1160 pojemność silnika i moc 150 koni mechanicznych. Są handbary, jest wszystko tutaj ładnie pod ręką też umiejscowione. Duży centralnie wyświetlacz, szyba wygląda na regulowaną, pewnie elektronicznie z panelu. Z tyłu mocne łapki, na które możemy się złapać jako pasażer siedzący z tyłu. No i tutaj ciekawie też wygląda ten błotnik tylny, który wychodzi aż tu prawie na dół. I tu mamy drugi właśnie przy kole, gdyby błoto nie uderzało nam po motocyklu. No i napęd, jak z tego co tutaj widzę, jest kardanem. Zwróćcie uwagę na te przetłoczenia oraz zwroty powietrza. Tutaj tu są, u dołu znajdują się halogeny wbudowane, hamulce oczywiście, Brembo, osłony, zawieszenie upside down. No i ciekawie też wygląda właśnie ta lampa przednia, taka jakby spłaszczona u środku. Nie Tiger za szybko. No i Triumph Tiger 1200. No tu jest już motocykl ogromny. Może dlatego, że stoi na stojakach, ale jak widzicie już stoję na palcach. Moje pięty ciężko oprzeć, więc gdzieś tam jadąc po mieście motocykl ten może przeważyć troszeczkę. Jeżeli chodzi o jazdę na dłuższą trasę, to na pewno na plus jest duża szyba z przodu, która jest regulowana też na wysokość. Ona jest też bardzo wysoko wprowadzona, więc powietrze nie będzie uderzać. Ciekawie też wyglądają te tutaj właśnie lusterka, które mają takie mocne przetłoczenia. Tutaj też są, co ciekawe, kierunkowskazy w lusterkach budowane, że widzimy, czyli mamy włączone handbary, które osłaniają nasze ręce przed kamieniami. Pozycja jest mocno wyprostowana, jak nogi nam do góry, tak jak stoję na stojakach, mogę sobie na to pozwolić. To tak jak widać, nawet przy 1,85 m, jeszcze tu mam dużo miejsca na nogi, więc nawet osoby 1,90 m i więcej tutaj będą się komfortowo czuły. Myślę, że nawet ten motocykl jest tylko dla takich przeznaczony, mniejszy niż 1,80 m, to ciężko, żeby tutaj dosięgnął ziemi. Tutaj obudowany silnik, w razie jakiejś wywrotki, silnik jest osłonięty, mamy napęd, jak Wam mówiłem, o kardanie. Jest kardan z tyłu, no jest to muskularne, jest to wielkie, jest to ogromne. Na pewno trasy wygodne. Dla mnie troszeczkę zdaje się za duży. Ja kiedyś na takim motocyklu jeździłem i miałem wrażenie na skrzyżowaniach, że zaraz się ze mną przewróci. Może jakby go zdjąć z tych stojaków, byłoby troszkę inne uczucie, ale tak czy inaczej jest naprawdę, naprawdę wielki, ale robi wrażenie, siedząc na nim robi to wrażenie. Triumph Tiger 900 Rally Pro. Troszeczkę mniejszy, dlatego którego Wam przed chwilą pokazywałem. 108 koni mocy. Lampa, jak widzicie, prawie taka sama, ale w miniaturowej wersji, troszkę mniejszy. Też mamy ten napis Tigera. Znajdują się też handbary. Wydech poprowadzony pod fotelem. Miejsce na kufer z tyłu zamontowane. Pytanie, czy seryjne, czy akcesoryjne.
tutaj bardzo mocne łapki z tyłu, że pasażer siedzący z tyłu może sobie w wygodny sposób złapać. Samo siedzisko z tyłu też jest bardzo szerokie. Tutaj, jak widzicie, jest podgrzewanie foteli. Tutaj w tym miejscu możemy te fotele sobie włączyć podgrzewanie kanapy właśnie na tyle. Właśnie ten guzik się znajduje. Cały panel, tak jak tam, sterowany jest tutaj. Handbar oczywiście plastikowy, no i cyfrowy wyświetlacz. 1200, nogi już mi leżą na ziemi, też jest bardzo wysoki, też już motocykl jest wielki, bardzo wygodny, komfortowy, pozycja jest wyprostowana, szyba jest wysoko, jest oczywiście regulowana, ręce osunięte właśnie, jak mówiłem, będzie handbarami, szeroka kierownica, wygodna, pozycja jest naprawdę wyprostowana, tyle tylko, że nadal jest to motocykl bardzo duży. Muszę dosłownie nogi wyprostować, żeby postawić całe stopy na ziemi, no i bez problemu, ale stawiam. W przeciwieństwie właśnie tego większego modelu 1200, który siedzieliśmy, pozycja jest wygodna, tutaj całość jest obudowana, odsunięta, więc nawet przy wyższych prędkościach wiatr nie powinien w żaden sposób przeszkadzać. Tutaj jest taka guma chroniąca, że tak powiem, nasze genitalia. Osoba siedząca z tyłu też może się tutaj podeprzeć, jest taka guma, że się nie będzie ślizgać, co jest wygodne i też nie będzie palcować nam baku, więc 900 mi dużo bardziej pasuje gabarytowo niż ten większy model Triumfa, no i cenowo też jest bardziej dostępny. Stylistycznie naprawdę ciekawy motocykl, ładny, dużo przetłoczeń, dużo plastików ozdobnych, mamy właśnie szybę, ten napis Tiger, lampa ciekawie właśnie spłaszczona u środku, naprawdę fajny, bardzo fajny motocykl, jeżeli chodzi o właśnie dłuższe trasy, no i cena od 75 tysięcy, więc też jest tańszy dużo niż jego większy brat. Triple 765 RS, cena od 60 tysięcy, pojemność 765 i moc 130 koni mechanicznych. Tutaj pozycja, jak widać, bardziej leżąca będzie, choć kierownica też jest wyciągnięta do góry. Oczywiście naked, nie ma szyby przedniej. Motocykl przeznaczony dla jednej osoby, z tyłu, jak widać, nikt raczej nie siądzie. Jest to prawda homologacja, są łapki, ale nawet jak tu założymy ten zadupek, on jest tak malutki, że to bardziej na zasadzie zapisów w dowodzie niż samego komfortu jazdy. Napęd standardowo łańcuchem, a motocykl jest malutki. Ciekawie wyglądają właśnie te lusterka wychodzące właśnie tutaj z manetek, z boku. No i motocykl wyglądał na malutki, ale jak widzicie 1,85 wzrostu, wygodnie mi się na nim siedzi, jest troszeczkę bardziej na pozycję do przodu, ale też mamy takie wrażenie, jakby tu wszystko padało, bag jest dźwignięty do góry, moje nogi wchodzą w takie przetłoczenia, więc pozycja nawet jest dosyć wygodna, mając nogi na ziemię, jak widać spokojnie sobie całe stopy leżą na ziemi, przy tym wzroście myślę, że spokojnie nawet osoba ma wzrost 1,70 m, będzie się na nim dobrze czuła, ale wzrost 1,85 m, 1,90 m, również usiądzie i jest w stanie nim pojechać. Klasyczna lampa z przodu, podwójna, ta lusterka ciekawe tutaj właśnie na bokach i mały siedlacz umiejscowiony bardzo, bardzo nisko. Tutaj cały ten przód jakby nam opadał do dołu, mamy tak wrażenie, jakbyśmy na nim leżeli, ale kierownica jest dźwignięta, przez to ta pozycja nie jest tak tragicznie, nie jest tak sportowa, nie musimy dosłownie na nim leżeć, tylko siedzimy sobie w miarę wyprostowani. Jeżeli będziemy chcieli się położyć przy przyspieszaniu, to oczywiście możemy to w każdym momencie zrobić. No i też fajnie wyglądają te plastiki, które tutaj właśnie wchodzą do przodu, dodają troszeczkę tego sportowego charakteru, a motocykl z zewnątrz wygląda malutki, a naprawdę nie jest taki mały. To jest takie ciekawe wloty mamy z tyłu, jak w spoilerach, jak to miało miejsce między innymi właśnie w Ducati. No i poza Triumfem jeszcze jest Royal Enfield. Motocykle jeszcze bardziej klasyczne, jak widzicie, jeszcze bardziej nawiązujące do historii, ale już jakieś tam wysiedlacze cyfrowe zaczęły się tutaj pojawiać. No i cena też dosyć przystępna, bo tu mamy Shotguna 650 za około 38 tysięcy złotych, jeżeli chodzi właśnie o ten motocykl. I wygląda to dosyć ciekawie, taki klasyczny, prosta lampa z przodu, duże, tak jak widzicie, jak w starych motocyklach właśnie te kierunkowskazy, silnik, tak samo jak w Triumfie, to tam pokazywałem, wszystko jest u góry. Klasyczny taki czarny, niechromowany wydech zwężony u końcu. No, przypomina to naprawdę stare motocykle. No i motocykl jednoosobowy, z tyłu zawieszenie, jak widzicie, na sprężynach 650. No wygląda to ciekawie. Tu mamy kolejnego Shotguna, ale takiej wersji Moro. Ten Moro mi się dużo bardziej podoba, jeżeli chodzi właśnie o stylistykę, kolorystykę. No i tu już mamy z tyłu drugie miejsce. Bardzo mi przypomina taki motocykl wojskowy, właśnie jak to kiedyś jeździły.
Kolejny model Himalayan Scram 411. Tutaj mniejsza odmiana 350, ten już jest malutki. No ale cena też 22 tysiące złotych. Ceny naprawdę przystępne. Tutaj jest znowu 350 za 25 tysięcy. Motocykl o małej pojemności, a wygląda na dużo większy. No i zwróćcie uwagę, że jak to w starych SHL-kach, MZ-kach i innych, takie właśnie gumy były montowane i te lakierowanie właśnie tego baku, takie klasyczne, nawiązujące do właśnie starej motoryzacji. Tutaj też ten przód, też w starych motocyklach często taka zasłonka była montowana. No wygląda to ciekawie. Już przeszliśmy prawie całe stoiska, tylko jeszcze jest jeden Royal Enfield. No i tu mamy akcesoria wszelkiego rodzaju. O, tu nawet noże. Mogło zabraknąć i starych motocykli. O, tu jest taki stary, jak wojskowy motocykl z koszem. Stary Komar trójka. MZ-ka. Chyba Kadet TS-150. No idąc naokoło, mamy różnego rodzaju właśnie wystawy, stare płyty winylowe. Tutaj jest jakieś stoisko Harley Davidsona, Wrocław. Znowu, jak widzicie, ubrania, Motorock. No i widzicie Muzeum Tradycyjne w Oławie, tutaj się wystawia. Przypuszczam, że już niedługo do niego trafimy i nagram wam materiał właśnie z tego muzeum. Jak widzicie, wystawa dosyć ciekawa, pokazująca faktycznie motocykl w takim stanie, w jakim ząb czasu je wystawił. Więc na pewno się tam udamy, na pewno wam nagramy z tego materiał. No i tu znowu ubrania i widzicie wszelkiego rodzaju kurtki, bluzy, spodnie, przyczepa do przewozu motocykli. Tutaj można sobie kawkę kupić. Husqvarna 401, motocykl bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o kształt, mamy cyfrowy wyświetlacz, kij właśnie nowoczesny wygląd, bardzo przypominający motocykle właśnie elektryczne. Tutaj jest właśnie zawieszenie regulowane, jak widzicie, na sprężynie z tyłu. Wszystko też na górze, do wszystkiego jest dostęp, jeżeli chodzi o gdzieś tam kwestie serwisowania. Ale bardzo podoba mi się właśnie ten przód tego przetłoczenia, tego baku, który tu u góry idzie. Tutaj chłodnica osunięta takim znakiem Husqvarna i duża okrągła lampa, wręcz ogromna z przodu. To już na dzisiaj wszystko w tym odcinku. Film ten będzie podzielony na kilka odcinków, jeżeli chodzi o właśnie relacje z targów motocyklowych, więc zapraszam do zobaczenia kolejnych lub poprzednich, których jeszcze nie zobaczyłeś. Oczywiście zapraszam też do subskrypcji kanału, bo dzięki temu mój kanał się może promować i mam motywację do nagrywania kolejnych filmów. Dajcie zawsze łapkę w górę, algorytmy to lubią, gdzieś te filmiki się potem więcej wyświetlają, a dzięki temu jeżdżę i nagrywam te filmy właśnie dla was. Więc subskrypcja, łapka w górę. I do zobaczenia w kolejnych moich podróżach.